drodzy, kończą się na razie te ogromne upały, ale zapewne nie kończą się wasze pragnienia, żeby wakacje, które się teraz rozpoczynają, były pełne radości i słońca. I takich właśnie wakacji życzę wam z całego serca. Przeżyjcie je, gdzie się tylko da, by móc poznać piękno stworzonego przez Pana Boga świata, by nawiązać dobre, piękne, szlachetne relacje i spotkania z kolegami, koleżankami. Jeśli się da, przeżyjcie je także z rodzicami czy najbliższymi, ale przeżyjcie je także, czy może przede wszystkim z Panem Bogiem, pamiętając, że On jest stwórcą tego świata, On jest dawcą życia, On chce nam za naszą wierność i dobre życie błogosławić. Zasługujcie, moi drodzy, na to błogosławieństwo, pamiętając o codziennym pacierzu, rano i wieczorem, a zwłaszcza o niedzielnej mszy świętej. Niech Pan Jezus umacnia was, jednoczy i błogosławi. I do tych życzeń jeszcze raz dołączam życzenia radości, słońca i zdrowia.